Witajcie drodzy kibice w kolejnym odcinku Studia 51 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w Studio Emitter. Ja nazywam się Daniel Lewandowski, a dzisiaj w moim dzisiejszym gościem będzie nowy trener od Reopole, pan Jarosław Skrobacz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. We wtorek został trener ogłoszony jako nowy szkoleniowiec od Reopole. I już jest trener kilka tych dni w Opolu i chciałbym się spytać, jak po tych kilku dniach w naszym mieście czuje się trener? Czy miał już trener możliwość. Przespacerować się po rynku czy jakichś innych ciekawych miejscach naszego miasta, czy chociażby zobaczyć nowy stadion? No nie, jeszcze, na razie na razie przemieszczam się tylko pomiędzy Oleską, pomiędzy Centrum Sportu. Ogarniałem oczywiście mieszkanie, jak to, jak to w, nowym, w nowym miejscu, więc troszeczkę tych czynności było. Wczoraj, jeśli mogę mówić o zwiedzeniu czegokolwiek, ale to bardziej było. W swoich prywatnych interesach tą galerię Turawa, Park Turawa tam odwiedziłem, dlatego że tam blisko, blisko znalazłem mieszkanie, także to jedyna na razie taka poza, poza sportowa dziedzina, którą udało się spełnić. Nie jest jednak trener pierwszy raz w Opolu, bo oczywiście przyjeżdżał trener tutaj z zespołami, w których trener pracował wcześniej, ale też nie każdy wie, że trener Studiował w Opolu tutaj. Chciałbym się spytać, gdzie i na jakim kierunku? Widział Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej, także yy, na pewno taki, taki fajny czas, chociaż to już, już był, yy, było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze dziekanat yy, był na ulicy, na ulicy działkowej. Teraz myślę, że to wszystko, wszystko się pozmieniało. No, ale, ale tak, to wtedy, wtedy troszeczkę bardziej miasto znałem, teraz nawet przyjeżdżając, sama przebudowa tutaj przy, przy, przy wjeździe na Oleską, na, na stadion zupełnie inaczej objazdy, także, także naprawdę trzeba się przez chwilę do tego przyzwyczaić i przystosować. A skąd w ogóle był pomysł studiowania w Opolu? Bo jak wiemy, trener jest ze Śląska bardziej. No tak, ale wtedy, czy ja wiem, dlaczego był pomysł? No, chyba może też, że, że pamiętam z kolegą gdzieś tam, siatkarzem, mieliśmy razem dojeżdżać sobie. Także myślę, że, że to było takim decydującym czynnikiem i, i nie żałuję. Wracając do aspektów piłkarskich, chciałbym się spytać, jak to było z ofertą przejęcia Ropole? Od jakiego czasu były kontakty z trenerem, żeby objąć naszą drużynę? Wszystko poszło bardzo błyskawicznie i naprawdę tutaj proszę nie doszukiwać się niczego. Nikt ze mną nie kontaktował się przed, przed meczem Odry w Krakowie, więc tutaj, tak jak już gdzieś wcześniej się wyraziłem, później, jeśli dwie strony chcą, jeśli te dwie strony widzą wspólny cel, to te rozmowy poszły, uważam, bardzo, bardzo szybko, bezproblemowo. Zna trener kilku obecnych piłkarzy ze składu Odry, z kadry. Miał trener możliwość współpracować z Mateuszem Kamińskim w GKS-ie Katowice. Się dobrze kojarzę, trener był wtedy asystentem. Tak, tak, stare czasy, ale tak, Mateusz yy, był wtedy. Tak, Adrianem Pużyckim w Miedzi Legnica i Maksymilianem Banaszewskim, to ostatnio w podbyski Bielsko-Biała. Zgadza się. I jak... Istotne jest znanie tych zawodników, żeby jakoś szybciej poznać realia tego klubu. Zawsze to dobrze, jeśli jakaś jedna, druga, trzecia osoba i myślę że z, taką, z taką wzajemnością, bo na pewno sobie zawodnicy między sobą mówili coś, jeśli się już dowiedzieli, że, że przychodzę, więc na pewno te informacje sprzedawali. Dla mnie, ja myślę, że ja muszę bardzo szybko i, i tu bez zbędnej zwłoki, że tak powiem poznać cały zespół, ja tutaj oczywiście jeśli jest kilka osób z którymi się znało wcześniej jest ten kontakt na pewno taki ułatwiony, ale, ale... Mateusz Kamiński jest już tutaj od wielu, wielu lat, to zawodnik doświadczony, nosi opaskę kapitana, więc, więc tu na pewno też to wprowadzenie jest troszeczkę, troszeczkę może ułatwione. Tak jak wspominałem wcześniej, trener, to nie jest pierwsza wizyta trenera, nie tylko jeśli chodzi o to, że trener tu studiował w przyszłości, ale też przyjeżdżał trener z wieloma drużynami, chociażby z GKS-em Jastrzębie, Miedzią Legnica, Beskidiem nie, bo mecz był wtedy, na stadionie w Bielsku Białej, ale chociażby z ruchem Chorzów. I jak sprawdzałem statystyki, trener ma bardzo dobre rezultaty przeciwko naszej Odrze, bo w ośmiu spotkaniach trener wygrał aż sześciokrotnie, raz zremisował, raz przegrał. I chciałbym się spytać, jaki był taki klucz do rozpracowania Odry, kiedy właśnie trener mierzył się przeciwko Odrze? Nie zawsze byliśmy faworytem tych spotkań, pamiętam, bo przyjeżdżając tutaj... Z GKS-em pamiętam taki pierwszy mecz. Tutaj trenerem chyba był wtedy Mariusz Rumak. I to na pewno Odra była zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale, ale też pamiętam, że wygraliśmy tutaj tak bardzo wyraźnie, przekonująco byliśmy naprawdę zespołem wtedy. Wtedy lepszym od Odry i zasłużenie to zwycięstwo odnieśliśmy. Boli to ta jedna porażka, ale może to dlatego boli, że tak szczerze mówiąc, będąc w Miedzi, te nasze założenia nie były takie. My mieliśmy sezon, w którym trzeba było drużynę odmłodzić, kiedy trzeba było spokojnie się w tej lidze utrzymać, a tu naraz na kilka kolejek przed końcem okazało się, że jest szansa na baraż i, i myślę, że ta porażka tutaj w Opolu wtedy nam bardzo mocno te szanse... Zabrała i, i skończyliśmy później na siódmym miejscu, tracąc dołącznej, która awansowała chyba dwa czy trzy punkty, więc na pewno ten mecz był taki dla nas bardzo, bardzo. Ważny, z tym, że tak z perspektywy czasu na no to patrzę, to rzeczywiście mieć absolutnie nie miała wtedy zespołu, który mógłby awansować. Co nie znaczy, że nie można tego było zrobić. Jakoś tak fajnie się do Opola przyjeżdżało: no bo jeśli, jeśli się wywozić trzy punkty, to zawsze to są takie, takie wspomnienia. Oczywiście dla tego, kto, kto wygrywa, zawsze takie sympatyczniejsze, ale, ale ogólnie lubiłem tutaj, tutaj przebywać w Opolu. Można powiedzieć, że jest trener specjalistą do spraw szybkich awansów, bo GKS Jastrzębie obejmował trener, jeśli się nie mylę, w trzeciej lidze, doprowadzając je do pierwszej ligi, zajmując piąte miejsce jako Beniaminek w lidze. Podobnie było z ruchem chorzy, który trener obejmował w drugiej lidze również, wtedy był ruch jako Beniaminek i zaprowadził trener ją, ruch aż do ekstraklasy. Jak, jaką trener ma umiejętność taką w sobie, która pozwala na tak szybko, szybkie, szybką zmianę oblicza zespołu? Zastanawialiśmy się już z kilkoma osobami i nad, tymi, i nad tymi elementami, które być może, być może decydują. Wydaje mi się, że mam taką zdolność, może nawet łatwość, żeby w zespole uwypuklić te rzeczy, które są dobre, żeby te rzeczy bardzo szybko. Wyłapać i żeby te rzeczy, potrafić od tego zespołu wyciągnąć do maksimum. Słyszałem też takie opinie, że trenerzy, którzy przejmowali po mnie zespoły, że to były zespoły, z których było już wszystko wyciągnięte i że po prostu się nie dało więcej dołożyć. Może coś, coś w tym jest. Zawsze staram się, żeby, żeby wyciągnąć maksimum. Oczywiście, od, od możliwości, od stanu posiadania. Z drugiej strony. Bardzo mocno zwracam uwagę na atmosferę pracy, żeby te pozytywy cały czas nam towarzyszyły, żeby wszyscy łącznie, cały sztab, ale, ale przede wszystkim zawodnicy, żeby czerpali przyjemność z tej pracy. Oczywiście ta przyjemność jest zagwarantowana, albo dużo, dużo większa, jeśli się wygrywa, jeśli, jeśli się odnosi sukcesy. Niemniej myślę, że to są takie aspekty, które, które są decydujące o tym, żeby, żeby można było właśnie te, to, to wcześniej wspomniane maksimum, żeby można to było wyegzekwować, zaufanie, Szczerość, lojalność. Myślę, że to jest też w tych kontaktach, takich normalnych, na co dzień z zawodnikami, żeby podtrzymywać to wszystko. I reszta, reszta boiska, oczywiście te wszystkie sprawy sportowe, taktyczne, motoryczne, staram się być z tym na bieżąco, non stop. Cał że tak powiem, podporządkowane życie tym nowym trendom i, i uczestnictwo, czy to w szkoleniach, czy w kursach, czy w stażach, e, cały czas. Także to, to życie trenera nie jest takie usłane różami. Właśnie do tej systematyczności, bo w ostatnim, ostatnich kilku sezonach Odra naprawdę dostarczała wielu emocji kibicom i wszystkim fanom polskiego futbolu, bo gdzieś po w walczeniu piątego miejsca w lidze i barażach, które przegraliśmy z koroną kielce 3 do 0 za trenera Piotra Plewni, potem w następnym sezonie gdzieś y, musieliśmy zweryfikować swoje cele, i skończyło się na tym, że walczyliśmy o utrzymanie, y, i udało nam się utrzymać w pierwszej lidze za sprawą pracy trenera Adama Noconia. Później trener również Adam Nocoń w kolejnym swoim sezonie wywalczył szóste miejsce i w tamtym sezonie właśnie niestety ulegliśmy w Gdyni 4 do 2. I właśnie co jest ważne, żeby utrzymać tą systematyczność, żeby nie było już takich wahań w drużynie od, żeby nie było tak naprawdę z nieba do piekła? Ta sinusoida jest zauważalna. To nie da się ukryć, że rzeczywiście jeden sezon słabszy, jeden lepszy. Na pewno systematyczność. No wszyscy chcielibyśmy systematyczności, żeby, żeby to szło, ale no, prawda jest jedna: żeby zespół się rozwijał, żeby zespół szedł do przodu, to musi być określony w, w klubie jakiś sposób działania jakiś określony profil, do którego, do którego dążymy. Ja myślę, że. U nas sporo, bardzo często jest, jest sporo takich nerwowych ruchów, albo oczekuje się efektu na już, na, na teraz. Z drugiej strony. Na pewno możemy o tym sobie powiedzieć, że pieniądze, możliwości finansowe pozwalają na zbudowanie lepszej drużyny, ale gdyby tak było, no to cała ta rywalizacja sportowa nie miałaby sensu i znamy mnóstwo przypadków, gdzie te pieniążki są, a też... Przykład, nie wiem nawet z naszej tej pierwszej ligi, dlaczego ta Wisła Kraków nie potrafi mm. y, awansować, i, i cały czas w tej otchłani pierwszoligowej jest, a, a doskonale wiemy, jakie mają, jakie mają możliwości. Z kolei inne zespoły, kilka, które potrafiły ten awans, awans zrobić. I tak jest, myślę, w każdej lidze, nawet ta słynna nasza wieczysta Kraków. Nie mm. wszystko im tak szło z roku na rok i też nie potrafili niekiedy z tej trzeciej ligi się y, wyrwać od razu w pierwszym sezonie. Systematyczność, na pewno dobór kadry, jakiś tak jak powiedziałem. Na pewno profil, na pewno to, żeby była zachowana przede wszystkim równowaga między zawodnikami starszymi i tymi młodszymi wchodzącymi. Na pewno zespół musi mieć jakąś swoją tożsamość. Na pewno w zespole takim jak Draopole, gdzie ten budżet nie jest na jakimś nie wiadomo jak wysokim. Poziomie, ale jest stabilny. Na pewno tutaj trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na okolice, na okolicznych zawodników, na miejscową młodzież. To wszystko, co jest robione: stadion, pierwsza drużyna, to musi nakręcać. Musi nakręcać, musi być rzeczywiście tak jak teraz jest. Tam jest zespół w centralnej lidze juniorów najstarszy. To na pewno jest szansa na to, że możemy liczyć na. To, że za rok, za dwa, za trzy tych wychowanków będzie coraz więcej. Jeśli, jeśli będzie tak, jeśli ta drużyna będzie taka, opierała się na takich zawodnikach. Zawsze doskonale wiemy, że to są ludzie, którzy pójdą w ogień za tym klubem, to są ludzie, którym zawsze będzie na tym klubie zależało, ale żeby tak było, oni też muszą być należycie traktowani. To myślę to nie dotyczy tylko Odry Opole. Ja myślę, że to, to jest cały problem naszej, naszej piłki, gdzie przelewane są niekiedy olbrzymie pieniądze, ale często słyszymy też te określenia, że najemnicy przychodzą, którzy, którzy za te pieniądze tylko i wyłącznie Potrafią się skoncentrować, nie zależy im na klubie, nieważne gdzie grają, byli rozliczyć kontrakt, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj to jest takim czynnikiem na pewno na pewno ważnym, żeby żeby kilku takich zawodników w tym zespole było. No i, i kolejność, to co mówimy: no, okienko transferowe po okienku transferowym, wymiana tych najsłabszych ogniwek na na mocniejsze, żeby ten zespół ewoluował, to trzeba cały czas mm, zmieniać nie na takiego samego, nie na takiego, że może się uda, tylko trzeba mieć gwarancję, że ten nowy zawodnik jest lepszy od tego, który odchodzi. Jeśli tak ta kadra będzie budowana na spokojnie i tak jak mówię, trzy, y, dwa y, okienka transferowe, jeśli uda się ten zespół budować, żeby nie odchodzili najlepsi, oczywiście jeśli pojawią się oferty finansowe i tak dalej, no to, to nie mamy o czym dyskutować, ale jeśli uda się ten zespół tak budować, żeby pozbywać się tylko najsłabszych ogniw, a w zamian, jeśli będą przychodzić mocniejsze, no to ten postęp jest, jest bardzo, bardzo możliwy i na to, na to trzeba liczyć. Mówiąc wracając do tej świeżości, tak jak trener tutaj wspominał, jakie trener, jaka była pierwsza, można powiedzieć, zasada, którą wprowadził trener po przyjściu tutaj do Odry, i jakie zasady chciałby trener wprowadzać? Jakby chciał, żeby trener, żeby Odra się rozwijała w tych najbliższych? Tygodniach. Co do tych zasad, y, całych y, polityki klubowej, y, zarządzania, sposobu współpracy między, między Akademią, między. Myślę, że to jest dopiero przed nami, że tutaj sobie będziemy o tym rozmawiać, bo tego czasu na razie było tak mało, że, że no po prostu na pewne rzeczy nie można od, od samego początku nawet zwracać uwagi. I na pewno chciałbym jako, jako odra na boisku, żeby ta odra zawsze pokazywała charakter, żeby ta odra grała na swoim boisku przynajmniej, żeby. Próbowała atakować, żeby próbowała odbierać piłkę na połowie przeciwnika, obojętnie jaki to będzie przeciwnik, i oczywiście, że. Klasa zespołu przeciwnego będzie determinowała też sposób, sposób naszej gry, ale, ale jednego nie może zabraknąć. Na boisku muszą przybywać zawodnicy, którzy zostawią na tym boisku zdrowie, kiedy te 90 minut będzie, będzie najważniejsze. Oczywiście to, są, to muszą być też zawodnicy, którzy będą realizować to, co chcemy, bo, bo tutaj yy przy tym jak ten zespół jest zbudowany, no to rzeczywiście to musi być zespół, to nie mogą być jednostki, bo te jednostki od czasu do czasu nam są w stanie obrócić wynik, są w stanie wygrać mecz, ale ogólnie musimy być zespołem, czyli to na pewno będzie determinowało też to jaką jaką chcemy wykonać tutaj pracę, jak chcemy tych zawodników przekonać do tych swoich racji, także mnóstwo analiz, mnóstwo porównań, mnóstwo ocen i, i sposobów gry przez zespoły lepsze, przez zespoły może nawet najlepsze, także mówię, no tej, tej, tego wejścia jest bardzo dużo, na razie małymi krokami zaczynamy i chcemy, chcemy po prostu troszkę tą odrę, Yy, zmusić do tego, żebyśmy atakowali większą ilością zawodników, żebyśmy nie bali się yy, pojedynków jeden na jeden, yy, żebyśmy nie bali się uderzać z dystansu, żebyśmy nie bali się yy, przede wszystkim stwarzać Połowy w tej ofensywie, żeby tak jak chcemy przechodzić bardzo szybko z ofensywy do defensywy, ale żeby być może nawet jeszcze szybciej wychodzić do kontrataku czy, czy z akcjami ofensywnymi. Także myślę, że zamierzeń, planów jest dużo, ale zwykle to tak bywa, że plany gdzieś zostają schowane do kieszeni, a potem życie wszystko weryfikuje. Oby nie było tak w tym przypadku. Ma, właśnie zmierzałem do tego, że ma już trener swój debiut. W roli trenera od Reopole. Właśnie ta intensywność i taka zadziorność była widoczna, szczególnie w pierwszej połowie podczas meczu ze Zniczem, gdzie zespół był bardzo naładowany, bardzo energiczny. Pewnie zawodnicy też chcieli się pokazać przed nowym trenerem swoje umiejętności i chciałbym dopytać, jak zespół się przygotował do tego spotkania, bo trener wcześniej wspominał, że było mało czasu, wszystko działo się dynamicznie, a tu jednak we wtorek jest komunikat, że trener. Pe, zaczyna pełnić fun, funkcję trenera pierwszego zespołu, a na następny dzień już, już jest mecz ligowy. No tak, mieliśmy czas wspólnie praktycznie, żeby się przygotować do tego pierwszego treningu wtorkowego przed meczem. No to mieliśmy tak, tak szczerze mówiąc, poniedziałkowe popołudnie i to był czas spędzony już tutaj w klubie, już tutaj w Opolu z trenerami, ze sztabem i tutaj można powiedzieć, że tak zwana burza mózgów się odbyła. Co zrobić, jak zrobić i, i, i na szybko i analiza jeszcze gry przeciwnika i... Ocena, nie wiem, nawet możliwości na ten mecz poszczególnych zawodników, tutaj oczywiście przy pomocy ogromnej pomocy, czy nawet decydującej sztabu, i, i wybranie sposobu i, i planu na ten mecz. Mieliśmy jeden trening wtorkowy, który też nie mógł być za bardzo intensywny, który nie mógł być za długi, więc, więc to wszystko było ograniczone i, i tak szczerze mówiąc. Po tym meczu, po tym, po tym jednym tylko praktycznie takim treningu taktyczno-technicznym, można powiedzieć, że, że myśmy realizowali to, co sobie zamierzyliśmy. Może ta druga połowa nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale ja zawsze powtarzam, na boisku też jest przeciwnik, który ma swoje plany i który też je realizuje. Gdyby to zawsze było tak, że wszystko swoje robimy i zawsze to się udaje, no to nie takie zespoły jak Opole nie potrafią. Wywiązywać się z takich zadań. Niemniej tutaj pod kątem takim indywidualnym zawodników, pod kątem wejścia młodych zawodników, dokonanych zmian, myślę, że, że tu naprawdę nie można się czepiać, ale czepiać się możemy w wyniku, bo my musimy wygrywać, musimy punktować, musimy być zespołem, który, który w jak najszybszym czasie zdobędzie jak największą ilość punktów, żeby złapać też troszeczkę spokoju. Właśnie oprócz tej intensywności widać było. Ten oczywiście osłabiony efekt miał i miotły, ale też widać było, że Odra gra w innym ustawieniu, szczególnie z tyłu, z trójki przeszliśmy na czwórkę i stąd moje pytanie, czy zauważył trener, skąd to wynika, czy zauważył trener, że obecni piłkarze, których mamy w kadrze lepiej się czują w czwórce, mamy lepszych piłkarzy do właśnie grania tym systemem, czy to było jednak coś innego? Ci, którzy Obserwują zespoły, które, czy obserwowali zespoły, które prowadziłem wiedzą doskonale, że moim, ja zresztą tego też nie ukrywam, moim naprawdę takim, można powiedzieć, ustawieniem, które mam najbardziej dopracowane, które mam najwięcej wariantów, to jest 3-4-3. I lubię to ustawienie, lubię tym ustawieniem grać, lubię zawodników do tego systemu, do tego ustawienia, przepraszam, przekonywać i, i myślę też, że efekty... Można, można tego było, było zauważyć, ale z drugiej strony, my nie możemy sobie grać tego, co ja sobie życzę na dzień dzisiejszy, tylko my musimy się dostosować do naszych możliwości, czyli na dane pozycje, tam predyspozycje zawodników, które są, one muszą idealnie wchodzić w ten system. Jeśli tak nie będzie, no to, to nie ma sensu. Nie ma, nie ma sensu zmieniać komuś pozycji tylko dlatego, że skrobacz ma jakieś się. Nie ma sensu pchać czegoś na siłę, jeśli akurat na dany moment, przecież mamy kilka kontuzji ważnych, kluczowych zawodników, których nie ma, których nie można w ogóle dzisiaj brać pod uwagę przy ustalaniu składu, więc trzeba po prostu to wszystko, czy taktykę na mecz, czy ustawienie Brać pod uwagę yy, przede wszystkim siebie, swoje możliwości na dzień dzisiejszy. I oczywiście te wszystkie rzeczy yy, pośrednie, yy, kolejne, przeciwnik, możliwości przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Także, także myślę, że tu na pewno będziemy na numer jeden. Brać pod uwagę nasze możliwości, to co mamy, tym, to czym dysponujemy tak, żeby zawodnicy na boisku też czuli się komfortowo, żeby grali na swoich nominalnie najlepszych pozycjach. A jak wygląda zespół pod kątem fizycznym, bo właśnie wracając do meczu ze Zniczem to Odra dosyć mocno weszła ten mecz, bardzo intensywnie, a gdzieś w drugiej połowie jednak to troszeczkę Odra została, jakby to powiedzieć, może nie chcę mówić, że spuchła, ale na pewno obniżyła loty pod względem fizycznym w porównaniu do zespołu trenera Sobolowskiego jak prowadził Reopole, to właśnie gdzieś te pierwsze połowy były takie niemrawe a dopiero Odra grać od razu grać od drugiej połowy i czy są jakieś braki jeśli chodzi o fizyczność w Odrze że nie może grać dwóch różnych takich samych połów na takim samym poziomie no jeśli to było zauważalne no to było no to nie wytrzymaliśmy na pewno tego tempa które narzuciliśmy sobie w pierwszej połowie a, a chciałbym, żebyśmy żebyśmy wytrzymywali, żeby nas było stać na, na 90 minut, czy nawet dłuższej gry w takim tempie. Weźmę też pod uwagę, że to co już mówiłem wcześniej o tych naszych problemach kadrowych, ten zespół też na kilku pozycjach mamy już zawodników, którzy. Motorycznie nie będą przyszli do przodu. To są zawodnicy, którzy mają już. Doświadczenie, ale też doświadczenie wiekowe w niektórych przypadkach, i tutaj y, ciężko żądać, żeby, żeby jeden, drugi czy trzeci, nawet zawodnik, żeby on w tym aspekcie szedł, szedł do przodu, więc y, to jest normalną rzeczą, i, i tutaj, y, tak jak mówię, biorąc pod uwagę tą drugą połowę, y, nawet. Możliwość czy chęć odmienienia czegokolwiek jest też uwarunkowana tym, czym dysponujemy w tym momencie na ławce, jakie mamy możliwości. Na pewno tutaj, gdybyśmy troszeczkę mieli większy zakres, taki możliwość większego zakresu działania w tej drugiej połowie, troszeczkę innych rozwiązań znalezienia, byłoby nam łatwiej. Tutaj musieliśmy się trzymać niektórych rzeczy do końca i. Może to też miało taki wpływ na to, jak ta, gra, jak ta gra w drugiej połowie wyglądała. Właśnie. Czy w obliczu tych kontuzji, bo wspomina trener o tych brakach kadrowych, też wczoraj klub opublikował oświadczenie, że Adrian Łyszczarz niestety zerwał więzadła krzyżowe i bardzo długo będzie dochodził do siebie. Chciałem spytać, czy w obliczu tych kontuzji, jaką rolę będą mieć młodzi zawodnicy, bo w zespole. Jest ta świeżość w postaci od razu w debiucie trenera ze zniczem. Zagrał Szymon Szkliński, który też pokazał, myślę, się z niezłej strony, notując asystę w swoim debiucie przy Oleckiej. Tak samo jest Oskar Zawada, Michał Ośpia, który łapał minuty w tym sezonie. Marko Wolny, który czeka jeszcze na debiut oraz Adam Wójcik, nasz trzeci bramkarz. Jaką rolę trener dla nich widzi? Jak bardzo są ważni? Jak bardzo ważne jest wprowadzanie tych młodych zawodników do pierwszej No tej Myślę, tej że bardzo ważne, dlatego że przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej są takie, że z jednej strony wymuszają, z drugiej strony ja bardzo bym chciał, żeby, żeby grać kilkoma młodzieżowcami, bo wtedy świadczy to o tym, że ci chłopcy nie grają tylko za to, że taki jest regulamin, tylko grają za to, że posiadają takie umiejętności, więc mi jako trenerowi na pewno zależałoby na tym, żeby, żeby tych chłopców takich, którzy nadają się do tej gry, już na dzisiaj, żeby było jak najwięcej. Ja tylko zwracam uwagę na jeden fakt, że y, czym wyżej jest pierwszy zespół w danym klubie, czyli mówimy ekstraklasa, pierwsza liga, y, tym trudniej y, zawodnikom młodym przebić się, bo ta przepaść między, między tą grą juniorską a seniorską jest, jest coraz większa. Więc niekiedy y, ten, to przejście takie do seniorów y, być może jest lepsze przez, przez trzecią ligę, przez drugą ligę, tam praktykowanie przez rok, przez pół. Oczywiście, jeśli zespół jest w miarę dobrze ułożony w tabeli, że tak powiem, sezon, czas jest na to, no to jest łatwiejsza możliwość wprowadzania takich zawodników czym większa presja, czym większy nacisk na, na wynik tym, tych, tym chłopcom też trudniej się, się gra. Jestem przekonany, że sytuacja, którą miał y, Mida w pierwszym meczu z Ruchem, y, miał y, Osipiak w którymś meczu, pamiętam też niezłą chyba z UKS-em. Y, teraz y, patrząc tutaj na te sytuacje nawet dwie z naszego ostatniego spotkania, mm. jestem przekonany, że w takim normalnym meczu, kiedy, kiedy tego ciśnienia takiego nie ma, kiedy ten wynik już jest na przykład lepszy, korzystniejszy dla nas, że oni by te sytuacje wykorzystali. Trzeba się cieszyć, że się w nich znajdują, trzeba się cieszyć, że są, ale na takie wykończenie tych akcji jeszcze przyjdzie, przyjdzie czas i niekiedy trzeba na to bardzo cierpliwie czekać, a nie takiego zawodnika, że już się go skreśla, bo on zmarnował jedną czy drugą sytuację. Zostając przy temacie młodych zawodników, chciałem się spytać, Właśnie nasz zespół U19 rywalizuje w Centralnej Lidze Juniorów. Notując, myślę, że przyzwoite wyniki ostatnio wygrali w Szczecinie z Pogonią 2 do 1. Czy ma trener zwyczaju chodzenie na takie mecze, poglądanie tych młodych zawodników, ewentualnie też drugiej drużyny, żeby wyłapywać potencjalnych zawodników do pierwszego zespołu? Na pewno i to jest, myślę, normalną rzeczą, jeśli jest tylko taka możliwość, ja... Będąc tutaj na miejscu, jeśli te mecze są tylko tak, że nie kolidują z, akurat z zadaniami, tymi, które ciążą na, na pierwszym zespole, no to to jest sama przyjemność, jeśli obejrzeć tych chłopców w grze, ale na pewno też. Y Ogromną trzeba uwagę przykładać do opinii, które trenerzy prowadzący mają o tych zawodnikach, którzy, którzy polecają tych zawodników. A to, że. Może gdzieś ktoś jeszcze dodatkowo wyskoczyć z poza tego kręgu polecanego, no to też właśnie między innymi z takich, z takich obserwacji i tutaj no nie wyobrażam sobie, żeby tutaj było inaczej, żeby, żeby takich meczów, tych chłopców też trzeba poznać, trzeba, chciałbym, żeby yy, po upływie nie wiem miesiąca, dwóch czy trzech, żebym, żebym znał każdego zawodnika z Centralnej Ligi Juniorów czy, czy z rezerw. Wracając jeszcze do tego meczu ze Zniczem zremisowanego w ostatnią środę. Jak trener by zareagował, bo miał pewnie trener okazję usłyszeć niezadowolenie kibiców z ostatnich wyników osiąganych przez nas zespół. Można było z trybun usłyszeć dużo niezadowolenia z obecnej formy zespołu. Jak trener czuje się w tym w tej sytuacji? Co by trener powiedział kibicom? Co ja bym powiedział? Ja Z jednej strony powiedziałbym, że może może troszeczkę niekiedy tej chłodnej głowy i, i nie za szybko, bo jeśli to się słyszy już w trzeciej czy w czwartej minucie, to trudno mieć yy, pretensje do zespołu, bo jeszcze nawet nie wiemy, jak ten mecz, jak ten mecz się będzie odbywał, a na pewno wtedy to, wtedy to nie pomaga, no bo to nie jest nic przyjemnego, jeśli od, od pierwszych minut. Słyszy się doping, który, tak szczerze mówiąc, nie pomaga, tylko przeszkadza, więc, więc tutaj na pewno to jest jakiś aspekt, taki, który mnie troszeczkę nawet zaskoczył, bo, bo z tego z tego względu, który powiedziałem, że, że tak bardzo szybko. A, no ale z drugiej, no, no co my mamy powiedzieć? No, no, no każdy kibic z każdego klubu któremu kibicuję, no chcę, żeby ten klub wygrywał, żeby te, ta drużyna e, grała, żeby ta drużyna zostawiała zdrowie na boisku, żeby mm, mieć powód do dumy, do chwały. E, nie po to jeżdżą niekiedy przez, przez całą Polskę, nie po to... Poświęcają czas, żeby niekiedy widzieć jakiś, jakiś, nie wiem, marazm, czy nawet można powiedzieć, że jakieś odpuszczanie, no bo to, to już jest wręcz niedopuszczalne, ale, ale te odczucia kibiców no mogą być. No, no. My doskonale wiemy, my w Polsce jesteśmy takim krajem, że. że Zawsze jak idzie dobrze, to, to jesteśmy nie za bardzo skłonni, żeby, żeby to artykułować i, i wyrażać swoje super jakieś tam zadowolenie, ale jeśli, jeśli komuś nie idzie, no to. Niestety przykro to trzeba stwierdzić, ale tej radości takiej za plecami jest bardzo dużo. Mówię to trochę tak po prostu z życia wziętej, nie tylko z dziedziny piłki nożnej, ale tutaj, tutaj na pewno liczę na to, że, że kibice będą wspierali ten zespół i, i, i po prostu tutaj ta frustracja, która była w tym meczu kibiców, no może już się przelało troszeczkę, może już po prostu tego wszystkiego było za dużo. Ten mecz ostatni też na pewno w Krakowie no, nie pomógł, także. Ja bardzo spokojnie do tego podchodzę, a, a kibice wierzę, że się przekonają do tego zespołu i wrócą do takiego kibicowania, jak, jak po prostu drużynie odpowiada. Znajdujemy się na kilka dni. W zasadzie to już w niedzielę przed meczem z Arką Gdynia, która w ostatnim czasie również złapała bardzo, bardzo dobrą formę i można powiedzieć, że jest jednym z kandydatów do awansu czy nawet udziału w barażach. Jak trener przygotuje zespół do tego spotkania? Jak, czego możemy się spodziewać po Odrze w niedzielę? Bo jednak już trener, wiem że to jest dalej mało czasu, ale jednak miał już trenerem możliwość przepracowania dłużej z zespołem niż, to, niż jeden trening przed ostatnim meczem. No tak, jesteśmy po, po analizie przede wszystkim meczu ze Zniczem. Jest to mało, mało czasu, także Arkę Gdynia, my, oczywiście jako, jako sztab już oglądaliśmy, już mamy przeanalizowany, już wiemy, co, wiemy jak, wiemy, jak zagramy, wiemy, jakim ustawieniem zagramy, wiemy, jak ten zespół będzie grał przeciwko Arce, to, to wszystko wiemy, tak? My mamy tylko praktycznie, mieliśmy dzisiejszy dzień i, i jutrzejszy na to, żeby, żeby to przekazać zespołowi, żeby, żeby to. Oni na boisku wiedzieli co realizować. Oczywiście już jeszcze jutro i materiał wideo także także na pewno będziemy na tą Arkę przygotowani no, no co no Arka ma w swoim składzie paru bardzo wartościowych zawodników to zespół który myślę jest dużo dużo lepszy w ofensywie ale ale też w tej defensywie tych bramek nie traci. No, będziemy musieli być niezwykle skoncentrowani bo jeśli Tutaj przydarzy nam się coś złego, no to ten mecz może być dla nas bardzo, bardzo trudny, bardzo ciężki. Niemniej to nie my jesteśmy faworytem tego spotkania i to nie ma się co czarować, bo, bo sytuacja jaka jest i, i zdobyć punktowa, i, i choćby ta, właśnie to, co pan wspomniał, ostatnia pasa zespołu z Gdyni, który, który praktycznie wygrywa wszystko pod rząd w porównaniu do. Pasy od no to to mówi wszystko. Czyli ta forma, ta forma ostatnich tygodni tam jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Yy, ale nie takie rzeczy się działy w piłce, w sporcie i, i my na pewno zrobiliśmy wszystko i zrobimy wszystko jutro i, i w niedzielę, żeby nie być chłopcem do bicia, żeby się tej arce przeciwstawić, a też ten nasz sposób gry, który chcemy na ten mecz, który mamy już przygotowany też jestem przekonany, że będzie sprawiał arce sporo, sporo problemów i że jesteśmy w stanie ich bardzo mocno też postraszyć momentami. Miejmy nadzieję, że z arką, właśnie to będzie taki merdz trenera drużyny i no wypali to co, to, co gdzieś jakoś tam w nieszczęściu, gdzieś w ostatnich, w pierwszych kolejkach albo też w ostatnich, żeby to jakoś Jakoś przekształcić w coś dobrego. Ja bardzo dziękuję trenerowi za rozmowę, to była przyjemność i życzę powodzenia w najbliższym meczu w niedzielę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i kibiców Rio Opole. A ja zapraszam wszystkich kibiców do dopingu w niedzielę na najbliższym meczu z Arką Gdynia o 14.30, bo jest to jeden z ostatnich meczów na Oleskiej i wypadałoby fajnym meczem pożegnać ten stadion.